Hej, z tej strony Dyku i kontynuujemy przygody w Dying Light 2, a tu jest czarna, ciemna strefa. I się zastanawiam, czy sobie mogę tak wbić na tym poziomie legendy bez problemu tu. No szybko padł. Więc nie powinno być problemów. Są ślady. Dobra, tędy. Już robi swoje. Świeże ślady. Przechodził tędy. Dobra, ja się tu zamknę. Labiryncik mały. Dlaczego ciebie nie atakują? A ty kto? Dziękuję! Ciszej, cholera! Czacha cię tu zamknął? Czacha tu jest? Nie, spokojnie. Skąd się tu wziąłeś? Brałem udział w zawodach. Zająłem 10. miejsce w rankingu, ale podczas walki połamali mi ręce i potem... Potem on mnie naćpał. Byli tu też inni, wojownicy, ranni. Czacha trzymał ich wszystkich w klatkach, aż się przemienili. Odurza rannych z Carnage Hall? On nie tylko więzi ludzi, doprowadza ich do przemiany, a potem zabija. Wiedziałem, że jest spierdolony, ale nasparował mnie jakimś śmierdzącym gównem. Wszystko gra? Tak, oni... Widziałeś to? Nie zaatakowali mnie! Ha, zupełnie jak czachy. Jestem kurwa niewidzialny! Skąd bierze środek, którym cię nasmarował? Nie wiem, ale zwłoki zabitych przemienionych zanosi tam, do tamtego pokoju, a potem je wybebesza. Okej, zaczekaj tu. Czyli tutaj coś robi, tak? Wygląda jak sala tortur. A, tu na górę jeszcze mogę, tak? Notatki?
chyba jakaś receptura. O nie, nie ty! Astrid? Czacha tworzy jakąś dziwną substancję ze zwłok zarażonych. To dlatego go nie atakują. Gdy się tym posmaruje, przestają go dostrzegać. Zostawił recepturę. Przenieś ją. Właśnie tego szukaliśmy. Wiedziałaś coś o tym? Słuchaj, rok temu w Carnage Hall pracował lekarz. Wymyślił świetny bajer dla wojowników. Mówił, że substancja z tkanek zarażonych powinna zapewniać kamuflaż. Wypróbowali coś takiego w Haran, ale tutaj nie udało jej się użyć. Zarażeni przegryzali się przez zawodników tak jak zawsze. Twoim zdaniem to receptura tego lekarza? Na pewno. Pewnego dnia dał mi cynk, że odniósł sukces, ale gdy zajrzałam do jego labu, zdążył zniknąć. Czacha? Pewnie tak. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby Czacha pierwszy kamuflaż sporządził sobie z jego flaków. Przekaż je mojemu człowiekowi. Czeka w samochodzie. Znaczy, ja chcę wychodzić tą samą drogą, ale chyba nie mam innej opcji. Coś mi się przywidział. Mamy go! Nocny biegaczu. Podobno masz coś dla Astrid. Doręczę jej. Proszę. Twoja nagroda. Astrid, oddałem notatki. Brawo. Odezwę się, gdy tylko je przejrzę. I możemy to wytwarzać nawet. Nie uwierzysz, co ostatnio usłyszałem. Właściwie nie powinienem ci tego mówić, bo lepiej, żebyś zginął tutaj niż tam. Tu mogę chociaż robić zakłady o twój tragiczny zgon. No ale cóż, wygadałem się. Na stacji metra są zapisy na powiedzmy Corridę. Corridę? Owszem, taką w wersji z zarażonymi. Ciekawe. Pójdę tam. Tak. Obawiałem się, że tak będzie. Tęsknię za czytaniem. Teraz książek używa się głównie na opał. Tym razem Bóg okazał się łączący, nie? Mamy się dowiedzieć o walkach w metrze. Zobaczymy się w metrze. Dobra, tu jestem metro. Sprawdźcie, to jedyna w życiu okazja na walkę. Szedłeś jak przemieniec, gratulacje. Czy stawisz czoła wyzwaniu? Jakiemu wyzwaniu? Rozrzuciłem tu 10 przedmiotów. Łatwo je znaleźć. Ciężej odzyskać. Bilet wstępu jest drogi, ale jeśli wygrasz, zwróci ci się po 10 groć. Złono płacę za dobry spektakl. Gdzie tkwi haczyk? Nic ci nie umknie. Haczykiem są piekielne małpy. Kiedy zaczniesz, wypuszczę je na arenę. Czy masz dość odwagi, żeby stawić im czoła? Piekielne małpy? Dobrze słyszałeś. Mój cyrk, moje piekielne małpy, moje zasady. Jeśli się ma sporo świateł UV i łeb do interesów, te stworzenia są bardziej dochodowe niż przerażające. Dobra, niech będą małpy. Zobaczymy, na co cię stać. Zostaw broń tutaj. Wejdź na arenę. Kiedy krzyknę start,
zbierz wszystkie przedmioty. Zobaczymy, ile wytrzymasz. Czy jesteś odważny, czy tylko pozujesz? Zawsze powtarzam, że walki na niby są bez sensu. Przemoc sprawdzona i pewna. Zawsze powtarzam, że walki na niby są bez sensu. Mamy zejść niżej. Jestem ciekaw, czy ja będę mógł użyć... Weź to wywal. Pipunek jest pełen. A, bo to się tutaj zapisuje. Skoro broń mam zostawić, to ja liczę na to, że ja będę mógł... Nie. Skąd cię ja to mam podnosić? A, rękawki, tak? Brawo, ty. Pa, pa. No, idę, łap to. Elegancko. To mam złapać. To złapać. A, w ten sposób. Jeszcze jedna gdzieś jest. Tu jest. Nie podniosłem jej. Chodziło o jak najdłuższe show. Oszukałeś. Nikt tak jeszcze nie zrobił. Mówiłeś, że dostanę 10 razy tyle, co wpisowe. A tak. Słuchaj. Sęk w tym... Jak mówiłem, wygrałeś jako pierwszy. Tak, no i? No i nie mam tyle forsy. Uciekły w nogi! Kurwa, prąd wysiadł. To zrób coś! Oszalałeś? Nie kontroluję ich! Niech ktoś pomoże! Dawaj go. Weź się posmaruj tym czymś. Jesteśmy bezpieczni.
Dziękujemy. Nic nam nie jest. No to chodźmy z nim pogadać. Świetnie, zobacz co zrobiłeś. Po pierwsze, wygrałeś. Na pewno oszukując. Przestań zmyślać pierdoły i mi zapłać. A teraz zabiłeś moje małpy. Moje przynoszące kasę piekielne małpy. Płać, Janusz. Już. Chyba sobie kurwa jaja robisz. To ty mi wisisz. Zniszczyłeś mój cyrk, mój interes. Dołączysz do nich, jak nie wyskoczysz z forsy. Mogę dać ci połowę. Tylko tyle mam. Wiesz co? To ty tu jesteś potworem. Mamy nowy poziom legendy. Ale widać, ciągle te bronie się powtarzają. Czyli co, mamy sobie ten ranking wbijać, nie? Żeby dojść do czachy. A Siro w ogóle gdzieś jest w rankingu? Jest, Kain, 25. Zróbmy sobie pęd. Dla odmiany. 4 minuty. Walka uzależy. Bez nich nie poradzicie sobie z przeciwnikami.
Witamy na kolejnych krwawych igrzyskach! Pierwsze kroki ku zwycięstwu! Pierwsze kroczki fajne są, łatwe. O tak! Wow, jak mnie wybiło. Kwestia, jak chwycić ten. Dobra. Już prawie po wszystkim. Z tego musimy się wybić. Prawie. Elegancko. Nasz czarny kąt znowu to zrobił. Kiedyś oglądałem bardzo dużo filmów. Teraz nie pamiętam tytułu ani jednego. No, będę są łatwe do ogarnięcia mimo wszystko. 16 ranking sławy mamy. Przysięgam, moje 10-letnie tancerki miały więcej dyscypliny. Niech zgadnę. Przyszedłeś obejrzeć zmagania? Skąd wiedziałeś? Jestem prorokiem. To dar. Okazuje się, że mamy problemy z dostawami. Widzisz, brakuje nam zarażonych do walk. Ciekawy rozwój sytuacji, co? Jeśli możesz nam pomóc, zgłoś się na ochotnika poza budynkiem. Brzmi nieźle, dzięki. Ruszam tam. No to do zobaczenia później. Większość tych wojowników nie wie, w co się pakują. Tym razem. Świetnie. Shenzhou, co ty tu robisz? To co zawsze. Poluję. Ale tym razem potrzebuję forsy, a nikt nie płaci lepiej niż Astrid. Miło cię tu widzieć. Rzadko zdarza się ktoś, z kim chętnie dzielę się zyskiem. W czym dokładnie trzeba ci pomóc? W polowaniu. Karnicz Hall płaci za mięso armatnie, które wykorzystuje podczas zawodów. Dostarczam im mnóstwo tego gówna. Ale tym razem zamówili sprinterów. Nienawidzę tej gnit, ale od czego mam ciebie? Złap sprinterów, ja przechwycę innych zarażonych. Podzielimy się zarobkiem. Co ty na to? Jasne, mogę pomóc. Jak to zrobimy? Udało mi się namierzyć 3 gniazda sprinterów. Oto ich położenie. To ważne. Karnicz Hall chce dostać świeże sztuki, dlatego masz bić ich tym, bez zabijania. Skontaktuj się ze mną, gdy skończysz, a ja zajmę się resztą. Okej, powinienem podołać. Cieszę się, że znów współpracujemy. Nawzajem, Shenzhou. Do zobaczenia wkrótce. Jeśli komuś się uda, to tylko tobie. Noże usypiające są potrzebne. A, mamy wyposażone nawet. No nie, znowu do Villador. Psik. Jeden jest. Shenzhou, złapałem pierwszego. No jasne. Znakomicie. Zostaw go tutaj i przyprowadź kolejnego. Pamiętaj, ci cholerni sprinterzy to tempaki. Tylko w koło biegają. Można ich jednak zwabić, zagonić i wreszcie osaczyć. Dzięki za cenię. Taka praca. Nie mogę rzucić nożem, bo jestem w terenie bezpiecznym.
Nie? Shenzhou, drugi śpi i jest gotowy do odbioru. Dlatego właśnie świetny znak zespół, Aiden. Idź, przyprowadź ostatniego i kończymy robotę. Przy okazji, widziałeś ślady, które zostawiają? Z tego, co wiem o tych skurwielach, to ich pot. Są cholernie szybcy, ale pocą się przez to jak świnie. Z powodu mutacji ich wydzieliny gęstnieją i niemiłosiernie cuchną. Skoro tak dobrze się na nich znasz, czemu sama ich nie złapiesz? Mówiłam ci, nienawidzę ich. A resztę kochasz, co? Nie o to chodzi. Kiedyś ci opowiem. Powodzenia z ostatnim. Spory kawałek do przebiegnięcia. Dawaj. Chwilę poczekamy. Bezpieczna strefa. Shenzhou, mam ostatniego. Kolejna udana współpraca. Co się dialog zwiesił? Kurczę, czytałem grę na nowo. Nie potrafię jej rozbić. I dalej ten dialog wisi. Zaszedłem daleko. Przysięgam, moje 10-letnie tancerki miały więcej dyscypliny. Wiedziałem, że wrócisz. Musisz zaspokoić głód, co? Dobra. Róbmy sobie jeszcze jeden. Dlaczego tak mówisz? Jak wspomniałam, nie znoszę tych gnic. O, dobra, wytłumaczę ci. Tylko się nie śmiej, okej? Okay? Podczas szkolenia na łowczynię kazano mi złapać sprintera. Wytropiłam go. Rozpoczął się pościg. Ma dobrą paksę. Był potwornie szybki. Pot z niego tryskał. Już prawie go dopadłam, aż wtem nagle poślizgnęłam się na jego pocie. Zwichnęłam kostkę, spadłam z dachu i zemdlałam. Mój mentor nie mógł przestać się ze mnie śmiać. Co z tego? I tak zostałaś łowczynią. Tak, ale od tamtej pory... Lepiej schodzić mu z rąk. Sprinterzy są moimi wrogami numer jeden. Kiedyś powinnaś się z nimi zmierzyć. Tak, kiedyś. A na razie czekam, partnerze. Nieźle.
Ty! Muszę nożyczki już oszczędzać. Panie i panowie, jesteśmy w połowie! Jest na fali! Dopiero połowa. Nie no, trochę więcej niż połowa. Coś nowego? Ach, o co biega z maskami? Ludzie mają na ich punkcie obsesję. Co to ma być? A, to ty. Witamy na kolejnych krwawych igrzyskach! Jest na fali! Co dalej? Mam nadzieję, że teraz robię lepszy czas. Czy coś go powstrzyma? Ładnie. Nie da się zatrzymać. Coś nowego? Kto spróbuje, nie pożałuje. Sądzę, że dużo lepiej poszło. Sądzę, że zdecydowanie lepiej. No i tak to ma wyglądać. Widzieliście to? Panie i panowie, ten człowiek ma misję. Tędy do zrobienia to było. Dziewiąty ranking sławy. O mordę! To było super! Jesteś najlepszym zawodnikiem z tego pokoju. Jesteś moim najwyżej sytuowanym zawodnikiem.
sytuowanym? Jasne. Zakładamy się o to, kto najdłużej przeżyje w danym pokoju. Można na tym naprawdę nieźle zarobić. Na samym początku nikt na ciebie nie stawiał. Ale teraz stawka wynosi prawie 5-1, że przeżyjesz do finału. No, bo potem... Czacha. No, tego... Nie mówmy o nim, co? Muszę już iść. Dobra, słuchaj. Znalazłem ten adres. Jest tam coś, co pozwala brać inhibitory. Serio? Tak. Podobno już ktoś tam poszedł. Mówił o sobie Kain. Chiro. Serio? Tak, tak mówią. Ale nie przejmuj się. Z tego, co mi wiadomo, jest ich tam całkiem sporo. Na pewno się z tobą podzieli. Gdzie to jest? Te miejsca oznaczone są na mapie. Może ci pomogą i uda ci się pokonać Czachę. O, byłbym wtedy bogaty. Kain, zadanko. Znowu do Villador. Szybki. Oto twoja zapłata. Tak jak się dogadaliśmy. Liczę na współpracę w przyszłości, Aiden. Pomóc ci w czymś jeszcze? Nie. Na razie nie trzeba. Spadam stąd. To miejsce przyprawia mnie o dreszcze. Serio? Ciebie? Na pewno słyszałeś, że zawody się zmieniły. Nie znam się zbytnio na ludziach, ale czasami łatwiej mi zrozumieć zarażonych. Oni zabijają, bo muszą. Nie czerpią z tego przyjemności. Ta, cóż. Powiedzmy po prostu, że ze świecą szukać tutaj dobrego człowieka. Znalazłam ciebie. Więc jeden na pewno tu jest. Pa, Aiden. Okej, zapasy zrobione. Szukajmy tego miejsca. Tu jest inhibitor, tak? Cholera jasna, Chiro. W co ty się znowu wpakowałeś? Cholera. Noży mi zabrakło. Szukania. Chiro! O, obym nie był za późno. Wrogowie w pobliżu.
Otwórzmy to. Chiro? Biedak. Chiro, obyś ty tak nie skończył. Tędy. Chiro, idioto! Co ty robisz? Musiał wrócić do Carnage Hall. Zwycięstwo jest mi pisane. Pniesz się w rankingu, co? Jak kura, której się śpieszy na rosół. Masz coraz lepsze porównania. Swoją drogą, przydałaby mi się pomoc. Jakiś barbarzyńca naszczał mi na drzwi, a do tego ukradł mi portrety mistrzów. Znalazłem jeden przy rozbitej gablocie, zupełnie zdewastowany. Musiał spaść temu fajfusowi. Barbarzyński fajfus, który jest koneserem sztuki? A, i koneserem wody. Wszędzie ją porozlewał, zostawił ślady. Znajdziemy go z palcem w dupie. A w tak zwanym międzyczasie, czy mógłbyś zanieść pewien zniszczony portret jednemu gościowi? Jasne, szybko pójdzie. Dzięki. Oto malowidło. Ten gość to artysta. Powiedzmy, naprawi od ręki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Tylko nie może do Old Villador. Na szczęście nie. To ma być. Przestań się garbić. To damy to jeszcze w tym odcinku, ale następne zawody zrobimy w kolejnym. Tutaj leży Adisa. Dożył. Adisa, tak? Ciś, nie mów tak głośno. Mam lekkiego kaca. Severus mówił, że to naprawisz. To... skąd to masz? Ktoś się włamał na wystawę. Wszystkie zniknęły. Poza tym. Aha, no dobra. Odrestauruję go. Severus wie, kto to zrobił? Nie, przynajmniej na razie. No, niezła impreza, co? Tak. No i co? To wolny kraj. Nic sobie nie wyobrażaj. To zbieg okoliczności. A teraz... przepraszam. Jasne. Muszę wracać do Severusa, ale domyślasz się, że wspomnę mu o tym zbiegu okoliczności. Czekaj! Słuchaj! Nie rób tego! Posłuchaj, to tak. Dość dawno temu Astrid poprosiła mnie o namalowanie portretu każdego czempiona. Byłem taki dumny, że są na wystawie. Ale teraz połowa z nich nie żyje. Albo jest okaleczona. Gdybym wiedział, że to portrety żałobne, nigdy bym się nie zgodził. Dobra, dobra, kumam. Ale po co je kradłeś? Nie mogłem na nie patrzeć, a potem na siebie w lustrze. Chciałem je po prostu zwrócić rodzinom tych biedaków. Po pijaku? Tak, właśnie dlatego nie byłem w stanie ich znaleźć. Muszę odzyskać portrety, zanim Astrid się dowie, że je wziąłem. Pomożesz mi? No i co zrobimy? Dobra, pomogę. O, dzięki! Masz takie dobre serce. Tak, jasne. Powiedz mi proszę, że nie byłeś zbyt nawalony, by pamiętać, gdzie je zostawiłeś. Ha, jasne, że nie. Na tej mapie zaznaczyłem miejsca, gdzie miały być ich rodziny. Może tam zostawiłem portrety? Proszę, Severus wkrótce się domyśli. Jeszcze po całym Villador.
nie chciał. Diambl wezmą. Dobra. W tym odcinku było wszystko. Gra o Zamityku. Zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego razu. Hej, hej!